Siemaneczka, jestem Gamingowy, witam na grze Farming Simulator 19 na serii Rolnik z Sandomierza. A widzicie dzisiaj na pierwszym planie dzisiaj 30 opyskiwaczy. Dzierżawimy dzisiaj pyskanie środkiem chwastobójczym. Tam co najlepiej pasuje do takiego opyskiwacza, jak nie 30. Bez zbędnego przedłużania, a widzicie, połagane trochę bydło. Chciałem ogólnie sprzedać mleko. Pardon, chyba mlekową leżyłem. Ale nie mogę. Na cena jest za 4, prawie 300. Nie patrzcie. Dopiero mogę jutro sprzedać. No i dupa. No i trudno. Trzeba później ogarniać to. Dobra, żeby dzisiaj już nie zamulać teraz. Więc lecimy sobie na pole. Na szczęście, czekajcie, ja muszę jeszcze zapewnić sobie, jakie pole muszę. Wszystkie posiadane, nie pole, które kupiłem, tylko posiadane na razie. Więc raz, dwa, trzy, cztery. Łąki to nie będę, bo łąka to będzie koszona, więc nawet łąki to nawet nie zamierzam jechać i... czekajcie, muszę teraz trochę tylko natura przestawić, żeby go trochę podnieść. Mogę teraz grzać. No, oczywiście na GPS-ie się będę grał. Żeby nie było później problemów, że gram na GPS-ie. Ja tak przyzwyczajam się, gram na każdej serii na GPS-ie. I raczej moich, powiedzmy, przystosowań dokładniej nie będę zmieniał. Więc lecimy sobie. Tutaj te dwa pola nie, tylko lecimy sobie na rzepak i na jęczmień. Są odcinek ogólnie nie jest jakiś taki pewnie długi. Ale zobaczymy w praktyce. No, rzepak jest dość już wysoki. Nie wiem, czy powinienem w sumie jechać teraz, jeżdżać tym pyskiwaczem, ale no muszę wyjechać. To na razie bym sobie odbyciał lance rozłożył. Pomalę to mi się, bo sęcz farmer włączyłem. I muszę teraz rozłożyć sobie lance. A to jest automatykowy, raz tego trzeba nieść, dobra. A teraz trzeba sobie mniej więcej wysokość ustawić. Na kolbkę to trochę czasu zejdzie. Nie mówcie, że to już maksymalnie jest. No dobra. No niestety nawet i tak i trzeba opyskać. I tak trzeba opyskać, tak trzeba opyskać, więc jakby nie było wysokościowo, trzeba to ogarnąć. Żeby później tych chwastów nie było. Bo wiadomo, jak chwasty są, to będzie problem później z... O, teraz powinno być jak git z głośnością. No niestety się drżeć na mikrofonie, jak ostatnio co nagrywałem w Fallouta. Flatouta, sorry, nie Fallouta. Tu musiałem się trochę drżeć, żeby było słychać. I tak. Dzisiaj rzepaczek sobie pyszczemy, jęczmień. Bo owies i rzepak jeszcze tamten obok domu, czyli raz sobie zapiszę przy okazji, tego nie potrzeba. Łąka to niekoniecznie, tylko mam problem z nawiezieniem tego łąki. Nie wiem, jak to ogarnąć, w sensie nie mogę dać trzeciej dawki nałożenia. Napiszcie mi w komentarzu, jeśli możecie, czy to jest spowodowane tym, że ta mapka, że ta łąka była od postawienia save'a oryginalna, powiedzmy. Czy to może właśnie kolidować z tym, że nie mogę nawieźć jej na 100%. Bo też jestem właśnie ciekawy, czy to właśnie nie jest przez to spowodowane, że nie mogę właśnie sobie brać i po prostu ogarnąć tego. No nie mówcie, kurwa, nie mówcie. Dobra. Mam nadzieję, że to jakoś starszy tutaj, co? Mam, że taki placyk będzie. Tam się chyba co mamy i dupa. Dachem jak na chyba bierze. Dawka ogólnie jest 2400 litrów na hektar, ale w realnych niby jest 200, więc moim zdaniem 200 litrów środka chwastobójczego to jest same nas. Nie chcę też rozstawiać tego opyskiwacza pod względem właśnie później napływania tego wszystkiego. Jak jest, tak niech będzie. Wiem, w realu już raczej wiem, że pak tutaj takim opyskiwaczem tu nie wjechał, bo więcej prawdopodobnie więcej szkody by zrobił niż pożytku.
Ale niestety, dopiero teraz chwasty wyszły, ale ja też nie chcę tracić na tym, bo to wiadomo, jest mamona. A jeśli mamona, no to trzeba trochę sobie zaoszczędzić, jakby nie patrzeć. Ma na 300 zostawmy, żeby nie było. 150. Chociaż nie dobra, chuj, zapomnę na mierzeniu tego, żeby nie było przypału. Tylko jest minuta głupi, chyba jest malutki. Szukam do 30, tak bardziej już 600-ki, 800-ki upeskiwacza. A żeby już mi bardziej tu ogarnąć, no bo tu będzie miarę czysto. Bo co, trzeba nie chodzić, zatankować i upeskiwać, bo to nie będzie racji, by to je wziąć i pyskać. Albo jeszcze inaczej zrobimy. Dobra, ja sobie to ogarnę w temacie tak. Ustał. Zgasił. A nie, kurwa, nie wyjdzie. Dobra. Fakt, zapomniałem. Mam szczepę zajętą. Przez soję. I chciałem przywieźć środek chwastobójstw tutaj. Ale przecież nie przywiozę, mam soję. No trudno. Nic na to nie poradzę. Po prostu trzeba będzie ogarnąć sobie tę szczepę. Bo soja jeszcze nie jest na jakimś tam wybitnej cenie. 2,5. I to raczej to mi nie daje, bo tu trzeba po 4 koła prawie jest. Jeszcze na pewno się sobie zobaczy. Mieć 30. Soja. Nie to. Soja po 3,5 prawie. No to 1000 zł powiedzmy. Ostatnim to mi się raczej nie upina, bo wolę sobie poczekać. Tylko tutaj znowu chciałem jeszcze wziąć, sprzedać soję, tylko przepraszam, mleko. Właśnie zakupić sobie szczepę, już mam na oku. Od handlarza, bo od handlarza, no ale trzeba kupić, bo jedną szczepą, no nie ogarnę tutaj temat żniw, jeśli dokupiłem teraz pole. No i szukam jakiejś takiej co najmniej szóstki, a tu już ta szóstka, to już mówię, to jest takie minimum, żeby dokupić. Chyba, że jakieś fajne szczepki trafię, może dwa kupię. A zobaczymy, jak to będziemy finansowo stali, żeby to ogarnąć. Bo to też nie ma co zgadywać, jeśli nie ma się tak fizycznie pieniędzy. Znaczy, wiecie o co chodzi. Teoretycznie pieniądze są, ale też nie mogę pozwolić na to, żeby wypukać do zera i później martwić się, że będzie trzeba coś kupować, a ja tu bida, nie mam kasy i koniec, tak? To będzie raczej na 3 przejazdy opyskiwacza. Dobra, o, takie coś. Dzisiaj wypstykam z kasy i będę miał z bani, tak? Bym za mleko bym sprzedał, no to prędzej, żebym mógł sobie ogarnąć temat. Kurwa. I to obliczy trajektorię wjazdu. A gdyby się przydał jakiś mod ścieżek, chyba żeby to wgrać, ale napiszcie mi, czy mam ogólnie to wgrywać i właśnie wgrywać mod ścieżek. Czy to robić ścieżki, czy nie. W sumie miałem taki zarobek, żebym nawet ostatni nawet bym nie miał. Nie bym, on trochę bardziej reali miał. Chyba grać na mod ścieżkach niż teraz idąc jechać w takim gęsinie. Ale no co, opyskiwacz nie domaga i za niski po prostu by trzeba teraz jeszcze wymienić opyskiwacz. A to jest jeszcze sezon 2 czy pociągnie ten opyskiwacz, to tam nie ma raczej większych problemów, żeby to nie dał rady. Opyskiwacz. Siewka bardziej mi potrzebna jest, bo jednak to nawożenie będzie potrzebne. Jednak trzy fazy, no to wiadomo, mogę polecieć tak, obornik, gnojowice i właśnie nawóz. No opieski to jednak bardziej chwastobójcze, taki środek, no trzeba jakoś też nacjonalnie myśląc. Zwłaszcza, że jeszcze mogę sobie jechać na jakieś tam pomoc sąsiedzką, tak powiem. I zobaczymy. Dzisiaj mówię tylko typowo u siebie opyski robimy. Bo i tak widzę, że będzie długi odcinek, bo 10 minut odcinka, a jeszcze nie mam zrobionego tego kawałka, co chciałem właśnie, mianowicie tego. A jeszcze nie wiem, czy mi trzeba opyskać. Więc
W sumie z tego jest dobrze, nie będę się przykrzy, nie będzie się przykrzyło, czy nie będzie miała dobrej. Co, 22 tysiące na koncie. Pole na szczęście kupione, fajnie obsiane. 100% nawiezienia. Już w tym momencie. Jeśli ktoś oglądał, no to wie. Ale ja kupiłem i za ile kupiłem. Moim zdaniem adekwatna cena. Adekwatna cena do ilości areału. To chciałem powiedzieć. Co jest taka mała dawka? Nie, 4, sam dobrze leci. Teraz jak to wygląda? Jeszcze będzie w jedną stronę, powinno mi chyba styknąć, co? Czy nie hu? A, czy nie hu hu. Mamy 12 metrów, ale chyba więcej. No mówię, chociaż przy 30. Jeszcze 30 sobie trochę polata jakimiś maszynami, tą siewkę właśnie będę przestrzenać, wstawić na OLX-a i zobaczymy co i jak wyjdzie. Za motyla z brzuchka nie wezmę, może max z tysiaka, może to niby sobie stanie jest, tak? A raczej więcej jak tysiaka to nie zgadnę, nie oszukujmy się, to jest tylko motyl. Więc szału nie ma. Szerokości obocznej nie ma. Nie ma dużego, powiedzmy, kosza zasobowego. Więc mówię, jeśli na domym stanie za 1000 zł bym go sprzedał, to chyba z pracowaniem ręki. Pamiętam, tak gdzieś mniej więcej liczy 600 do 800 zł prawdopodobnie. Chyba, że ktoś będzie chciał kupić w komentarzach, powiedzmy, zrobić wycenę, jak pojedziemy sobie na gospodarkę, zasypać, znaczy zanadto sobie w środek chwastobójczy, to wam pokażę mniej więcej jak ten motyl wygląda i może ktoś chętny by w komentarzach się znajdzie, za ile mogę go sprzedać, znaczy za ile go sprzedać, no, może ktoś chętny się znajdzie, żeby go kupić, o, w ten sposób. Myślę, żeby to było fajne, chodzi mi o takie coś, żebym powiedzmy coś sprzedać, jakąś maszynę, kupić. Znaczy kupić, no tam już mniej więcej sam będę liczył, ale kupić, sprzedawać, to byście mogli mi właśnie dawać ceny, za ile mam sprzedawać, tak dalej. No bo to jednak jest to dla was nagrywane, a ja tylko to z przyjemnością robię. No i żebyśmy to mogli jako taką, mieli obopólną, powiedzmy, satysfakcję z tego. Właśnie, jagania i oglądania, no i myśmy mogli, jak to powiedzieć, wspólnie żyć na tym, na tej gospodarce, tak? Mówię, 30, to znaczy na remontu iść musi, może wyremontujemy no niedługo przed sprzedażą. Raczej tutaj ta 30 to za długo nie pociągnie, bo jeśli mam cały dzień 30, to spoko, ale jeśli mam robić wszystkimi maszynami a i z 30, to raczej 30 będzie musiała jechać w odwrót, bo 30 jest za głośne, jest szkoda mi tak właśnie przestawiać, ustawiać cały czas ustawienia robić w tym grze. Ustawienie w grze właśnie robić i sprawdzać jaką tam głośność jest, ale myślę, że teraz jest wszystko idealnie zrobione. Ustawione w miarę możliwie. Jeszcze nawet podziękowałem za taki fajny odzew względem mapki, prezentacji mapki Mazury. Naprawdę fajne wyświetlenia robi. Nie powiem, że nie, bo bym chyba zgrzeszył. Dobra, lecimy teraz jeszcze na pakowaniu z modyla. No motyl. Tak jak mówię, motyl na sprzedaż. Nie wiem, no za ile mógłbym tego motyla sprzedać. Moja cena, powiedzmy, jest ten tysiak. Waj, w gatisie jest. Wszystko będzie tutaj, jest przesmarowany, zabezpieczony, naolejony, przesmarowany, wszystko jak ta lala jest. Więc moim zdaniem taki 1000 złociszy za niego wstępnie
Daję. Jeśli ktoś mi napisze w komentarzach, że znajdzie jakiś chęć na kupienie do negocjacji, nie ma problemu. Możemy się targować. No, inaczej teraz mi taki, powiedzmy, wypierdek malutki. Nie obrażając oczywiście maszyny, bo maszyna jak maszyna, każdy ma maszynę, na jaką go stać, tak. Więc to też nie mogę obrażać. Ale mi, mogę powiedzieć, niepotrzebna jest, więc wolę sobie sferać. No bo jak wiecie, mam już teraz mojego kuna Axisa, który naprawdę już bierze konkretną robotę i który jest w sumie tutaj. Otworzyć ta się. Jest moim pięknym newususem. No on chyba zostanie do końca serii, no, tak mi zajebiście wygląda z tym, choć jeszcze z tuzem. No z tym ma się właśnie mój kun Axis. Axis? Nie, jak to był. Tak, Axis. No dobrze, kurwa, zawsze zapomnę, czemu Axis jakoś inaczej. No i ten usus sobie lata elegancko. Widzicie, to lepiej nic nie potrzeba. Więc mówię, kto będzie chciał chętny być, żeby zakupić właśnie ten opryskiwacz pralną, rozsiewkę, to napiszę w komentarzu cena, mój wstęp, ta 1000 zł. Może cena wygrywana, ale to jest tylko kwestia, mówię, to jest cena wyjściowa, finalna może być dużo, dużo niższa, więc tu nie mam znaleźć co, powiedzmy, bulwersować, bo cały dzień mi się zjeżdża. A widzicie, wanie się rozkrzywił. Wanie wygląda ten kurwa jęczmień. Piękny. Ale zmieniając temat, tak już te dla beki, zajebista tekstura tego jęczmienia jest. Manie piękna. Zajebista jest ta tekstura. Manie jakbym wyraru był. No tak, wsadziłem trochę może, ale naprawdę jest zajebiste, gęsta. Bo tu 280 kg chyba poszło samym za siebie jęczmienia, więc tutaj zajebiste mi się było tak z teksturami. Właśnie. Mówię, no i teraz pewnie sobie ulecimy sobie na chwasty, żeby to nie było. Bo tu jakoś dużo nie ma niby praców. Ale jeszcze najzapobiegawczo sobie zrobić cały kawałek, żeby już nie było problemów. Jeszcze ewentualnie mogę sobie obniżyć trochę belkę. Trochę lepiej demonośny niż to wiecie. Żeby bardzo zawiał, żeby tam nie powiedział, nie trzeba. Po prostu na roślinki. Bo myślę, że ten jęczmień, mówię, piękny, piękna sprawa, no mi się tak podoba. Jeżeli może teraz tak jakoś miał fajnie zrobić, o. Może będzie dobra miniaturka, nie wiem. Bo ja przeważnie robię miniaturki na odcinku, więc... Znaczy robię, zdjęcia robię na miniaturki, bo ja tak nie lubię jakoś... Może nie lubię, że nie lubię, w sensie nie umiem się tak robić jak niektórzy. Tak zajebistą miniaturkę. Ja po prostu robię wycinek z danej pracy i to jest jak moja miniaturka. Do filmiku. I wracając do jeszcze rozsiewacza. Rozsiewacz jest w stanie dobrym. Jest dobrze powiedzmy w cudzysłowie traktowany. Więc daję ręczne słowo, że się nie zepsuje. Mogę dać powiedzmy gwarancję na ten rozruchową. Właśnie do tej siewki opyskiwacza też będę chciał zmienić, ale mówię, jakieś dwa sezony, żeby tak wszystkiego też nie robić na szybko, bo też was zaraz tu powiedzmy szlak trafi i będzie tyle przyjemności nagrywania. Były tak potężne pieniądze zainwestowane, potężne pieniądze były, pieniądze potężne poszły, a jeszcze są tym bardziej pieniążki będą potężniejsze do wydania, bo zobaczycie, ale to prawdopodobnie już po żniwach, po całej przyjemności, jeśli sprzedam mleko, oczywiście w nowych pieniążkach, ale jednak pieniążki tutaj za mleko są naprawdę pokaźne.
Też mam plan jeszcze związany z kurczakami, ale to z kurczakami musimy poczekać. Właśnie przede wszystkim na pomleku, bo to co chcę zrobić, to muszę trochę placu mieć, więc mogę powiedzieć wam, że szykuje się modernizacja bądź budowa właśnie kurnika. Ale jak będę tam robił tak zbytnio modelowo, nie umiem robić, żebym, wiecie, tak zrobił fajnie fundament, jak to wszystko. Po prostu ja postawię ten kurnik wtedy, jeśli będę miał kasę i zobaczycie, jak on będzie moim zdaniem się prezentował. Bo jajka też są w zajebistych cenach. Same jajka teraz, no ile tam jest? Teraz to pewnie jakaś bida będzie, ale no 7, a maksymalnie jest za jajka 11 200, więc no, powiem wam, że tutaj jest cena pod względem właśnie trochę dawkę zmniejszę, kurna, na barę, może bym to wystarczyło, już mi się nie chce, nie będzie chciał mi się jeździć 500 razy i właśnie kurniczek też będzie tutaj stawiany. No to będzie dużo rzeczy zobaczyć wstawianych. Będzie bardzo dużo rzeczy wstawianych. A na tym. Na właśnie tej gospodarce. Musimy Na tej gospodarce będzie bardzo dużo zmian. Dużo dużo budowania, przepraszam. Będzie bardzo dużo modernizacji budynków. Więc. No i przede wszystkim będzie też dużo wymian maszyn, bo to dopiero będzie początek tego, co tu się będzie działo. Ale to trzeba oglądać odcinki, żeby wiedzieć co i jak. Jak będzie, tak będzie. Ale mówię, nie zawiedziecie się oglądając ten kanał. Właśnie i przede wszystkim tą serię, bo gospodarstwo ojcu to już jest cena powoli, może nie wygasająca, ale nie na tej mapie już, na nowej mapie już będzie inaczej. Dobra ludziska, w dzisiejszym odcinku było na tyle. Jeśli odcinek wam się spodobał, wstawcie łapkę w górę, komentarz. I dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.